Budowa obwodnicy szansą dla Kętrzyna. Nowa trasa ma połączyć drogi wojewódzkie wokół miasta. Od 1 kwietnia śmieci w Kętrzynie mogą być tańsze, zapowiada burmistrz. Niebezpieczna i odstraszająca. Druhowie z OSP Wilkowo potrzebują nowej remizy. Justyna Drozd, dzień dobry, witam serdecznie Państwa. Rozpoczynamy wiadomości telewizji KTK. Pierwszy ważny krok w kierunku budowy obwodnicy Kętrzyna. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie ogłosił właśnie przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy nowej drogi wojewódzkiej stanowiącej obejście miasta Kętrzyn. Budowa planowanej drogi zmniejszy ruch pojazdów na ulicach miasta i poprawi bezpieczeństwo. Obwodnica Kętrzyna ma połączyć drogi wojewódzkie przecinające miasto. Chodzi o drogi numer 591 z Kętrzyna w kierunku Mrągowa, numer 594 w kierunku Reszla, numer 592 w kierunku Bartoszyc, numer 591 w kierunku Węgorzewa i Barcian oraz drogę wojewódzką numer 592 z Kętrzyna w kierunku Giżycka. Nową drogę zaplanowano o parametrach drogi klasy G o szerokości jezdni 7 metrów z poboczem. W ramach przyszłej inwestycji przebudowane zostaną skrzyżowania z istniejącymi drogami oraz wybudowana infrastruktura towarzysząca, chodniki i oświetlenie. Jest mi niezmiernie miło poinformować Państwa, że dzięki naszej bardzo dobrej współpracy z Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego po wielu rozmowach i ustaleniach rozpoczynamy proces budowy obwodnicy Kętrzyna. To szansa na rozwój naszego miasta, na nowe tereny inwestycyjne i doskonałe skomunikowanie miasta z resztą regionu. Termin składania ofert upływa 9 marca. Wykonawca będzie miał 20 miesięcy na realizację tego zadania. Zamówienie obejmuje szereg przygotowawczych prac projektowych, obejmujących m.in. opracowanie aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych, sporządzenie dokumentacji geotechnicznej i inwentaryzacji stanu istniejącego. Ponadto opracowanie projektu budowlanego, uzyskanie niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych oraz projektu wykonawczego wraz ze specyfikacjami technicznymi. Wykonawca ma również przygotować materiały do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. To dla nas wielka szansa i wypełnienie zobowiązań wobec Kętrzynian z kampanii wyborczej. Drogowy boom w naszej części regionu będzie spory. Budowana będzie szesnastka, zborek Wielkich do Mrągowa. Do Kętrzyna skróci się więc droga ze stolicy regionu. Z kolei rząd ogłosił właśnie plan budowy 100 obwodnic, ale dotyczy to tylko dróg krajowych. My takich dróg nie mamy w swojej okolicy, a jedynie drogi wojewódzkie. Stąd współpraca z Zarządem Województwa w tej sprawie jest istotna i przebiega od samego początku modelowo. Zadanie będzie realizowane ze środków finansowych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, gdyż przez miasto przebiegają tylko drogi wojewódzkie. To z tego powodu Kętrzyn nie mógł skorzystać z ogłoszonego niedawno rządowego programu budowy 100 obwodnic. Program ten jest bowiem skierowany wyłącznie do miast, przez które przebiegają drogi krajowe. Śmieci będą tańsze, zapowiedział na łamach tygodnika kętrzyńskiego burmistrz Ryszard Nieciułka. To efekt zakończonych rozmów z jednym ze składowisk, gdzie będzie trafiała część śmieci. Pozostała część nadal będzie trafiała do Spytkowa, ale rozmowy z innymi tańszymi składowiskami nadal trwają. Ustalona w listopadzie cena 31,80 zł za osobę dzięki tym działaniom ma być niższa już od kwietnia. Ta współpraca, o której mówiliśmy z Mazurskim Związkiem, na bazie której budowaliśmy te ceny, jest kosztowna. Od początku o tym mówiliśmy, nie udało się osiągnąć lepszej ceny, natomiast udało się znaleźć i namówić na współpracę inne składowiska, stąd po niższych cenach, kosztach i stąd pomimo tego, że do końca roku nie bardzo chciano z nami rozmawiać, dzisiaj mamy niższe koszty na części naszych śmieci, które będziemy tam wywozić. Na razie nie wiadomo, o ile dokładnie nastąpi obniżka, bo rozmowy i negocjacje z innymi składowiskami są cały czas prowadzone.
Nowe ceny ustalili już członkowie Mazurskiego Związku Międzygminnego w Spytkowie. To 27 zł za osobę. Dużo, biorąc pod uwagę fakt, że gminy tworzące ten związek mają własne składowisko. Konieczność prowadzenia podwyżki opłat spowodowana jest skokowym wzrostem kosztów zagospodarowania odpadów na skutek zmian w przepisach regulujących gospodarkę odpadami. Po pierwsze, nastąpił wzrost kosztów składowania odpadów. W grudniu 2017 roku rozporządzeniem Rady Ministrów wprowadzono nowe stawki opłaty środowiskowej, tak zwana opłata marszałkowska. Za każdą tonę odpadów posortowniczych deponowanych na składowisku, to są odpady, które stanowią główny strumień wychodzący z naszej instalacji. Za te odpady do 2017 roku, za składowanie tych odpadów płaciliśmy 74 zł za każdą tonę składowaną. Rozporządzeniem Rady Ministrów wprowadzono nowe stawki. I tak, w 2018 roku za każdą tonę musieliśmy zapłacić 140 zł, w 2019 170 zł, a w obecnym roku będziemy musieli płacić. Płacimy i będziemy musieli płacić 270 zł. Co ciekawe, cena dla 12 mazurskich gmin jest wysoka, mimo że zysk z dostaw kętrzyńskich śmieci jest dla Spytkowo rekordowo duży. Narzucona Kętrzynowi cena to aż 814 zł za tonę. Obecnie cena na bramie dla odpadów z zewnątrz jest prawie o 100 zł wyższa. Kętrzyn płaci, przywozi i płaci w tej chwili 814 zł za 714 zł z VAT brutto za każdą tonę odpadów zmieszanych. Ja wiem, co mówię. Tylko, szanowni państwo, jest jeden problem. Kętrzyn w tej chwili zastanawia się, czy w ogóle nam przywozić odpady. Przy takiej cenie, jakiej mamy na bramę, rozważa, czy nie rozdzielić przetargu i nie zrobić przetargu na zagospodarowanie. Osobno na odbiór transport, osobno zagospodarowanie. Szans nie mamy żadnych. Dzisiaj Kętrzyn przywozi, ale jutro ten strumień po prostu może się zamknąć, ani grama stamtąd nie dostaniemy. I to jest prawda. Kętrzyn nie został jeszcze przyjęty do związku, a zaoferowana cena za tonę jest rekordowo duża. To dlatego władze miasta szukają tańszego składowiska i znalazły. Nie chcę mówić o ile, bo to są ciągle wiadomości, które są czasem tajemnicą przedsiębiorstwa. Natomiast jest 6 składowisk w regionie i niestety Mazurskiego Związku Składowisko w Spytkowie jest najdroższe w tej chwili. Do końca roku praktycznie nie mieliśmy zgody z żadnego z 6 składowisk w regionie na dostarczanie śmieci. Nie było takiej zgody. Składowiska, które z nami, z którymi rozmawialiśmy, podchodziły do nas bardzo nieufnie. Kętrzyn był odbierany jako taki niepewny partner, lekko mówiąc, i stąd do końca roku nie mieliśmy ani jednej propozycji takiej, żebyśmy mogli te ceny obniżyć. Przystąpienie do Związku Gmin w Spytkowie jest wciąż możliwe, ale pod warunkiem uczciwego i równego traktowania wszystkich gmin. Byliśmy wraz z przewodniczącym w Kętrzynie na zaproszenie tamtejszego samorządu. I wola tamtego samorządu jest taka, generalnie bym powiedział, prawie całego powiatu, za wyjątkiem Korsz i Bysztynka, tak? No, tak? Żeby przystąpić do Związku Mazurskiego. Więc pierwsze pytanie jest takie, czy kiedyś już taka wola była wstępna, ad hoc wyrażona, czy my jako zgromadzenie przyjmujemy do siebie Kętrzyn i inne gminy, które tam się deklarowały, czyli to było Barciany, to był gmina Kętrzyn i Reszel. Tak, oprócz miasta Kętrzyn, gmina Kętrzyn, Barciany i Reszel. I druga sprawa, którą Kętrzyn prosi, żebyśmy rozstrzygnęli, czy idziemy w kierunku budowy wspólnej instalacji termicznego unieszkodliwiania odpadów, co by oznaczało, że taka instalacja może powstać w dwóch lokalizacjach. Ja jej roboczo nazwę Kętrzyn i Giżycko. Termiczne przetwarzanie odpadów, czyli mówiąc wprost ich spalanie, wydaje się jedyną rozsądną alternatywą dla rosnących cen za składowanie odpadów. Burmistrz Ryszard Niedziółka spotkał się w tej sprawie z wiceministrem klimatu.
Miasto opracowuje właśnie wniosek w sprawie budowy takiej instalacji. Dzięki niej nie tylko śmieci w Kętrzynie byłyby tańsze, ale tańsze byłoby też ciepło do ogrzewania naszych mieszkań. Dzisiaj będzie spotkanie Kętrzyńskiego Związku, będziemy rozmawiać o tym. Wniosek będzie złożony po to, żeby zabezpieczyć sobie możliwość ewentualnej budowy spalarni tutaj w Kętrzynie czy w okolicy, w jednym z ewentualnych miast partnerów. O Kętrzynie było też głośno podczas sesji Giżyckiej Rady Miejskiej. Nasi mieszkańcy też myślą, że to jest jakiś dodatkowy podatek, dochód, który zasila kasę miasta. Natomiast gospodarka odpadami musi się opierać na systemie samofinansującym, to znaczy tyle, ile kosztuje, tyle trzeba podzielić na uczestników systemu. To nie jest, nikt na tym nie może zarabiać. Ja z pamięci tylko powiem tak, że w okolicy to Kętrzyn ma chyba najwyższą 31,80, natomiast 31 zł Marucianę Nida, z tego co pamiętam, i Mikołajki chyba będą miały 33, jeżeli dobrze pamiętam, to, bo to jeszcze nie jest uchwalone, są takie kalkulacje. Tu różnica może polegać też na tym, że my jesteśmy związkiem międzygminnym, czyli jednolite opłaty będą funkcjonowały na terenie 12 samorządów. Tak, czyli od Strokowa, Buder i Bań Mazurskich na północy do Orzysza na południu. Tak, czyli to cała duża część województwa będzie miała identyczne opłaty. Więc jak mamy porównywać, no to na pewno trzeba by było może zrobić tak, że wraz z podwyżką w Giżycku, to oczywiście te wszystkie podwyżki dotyczą również gminy Giżycko, Kruklanek, Miłek, tak, Rynu, Orzysza, Buder, Strokowa, tak, czyli wszystkich tych uczestników związku. I przypomnę jeszcze, że Kętrzyn i gminy ościenne, czyli te przylegające do Kętrzyna, również z tego powodu chcą do nas przystąpić, ponieważ mają najwyższą stawkę chyba teraz w województwie, a no, nie jest wykluczone, że będzie musiała być jeszcze podniesiona ze względu na to, że nie mają własnej instalacji. Tak? My mamy własną instalację i możemy nieco panować nad tymi cenami, przynajmniej w tym zakresie przetwarzania tych odpadów na tej sortowni. Natomiast nie mamy żadnego wpływu i nikt nie ma dzisiaj wpływu na bezpośredniego przynajmniej na cenę oferowaną w instalacjach do termicznego przetwarzania i to jest klucz, o którym od początku mówiłem, że u nas raz, że tych odpadów jest więcej, bo jest już prawie 16 tysięcy ton do przetworzenia. Dzisiaj mieliśmy umowę na około 450 zł za tonę i mniej było tych odpadów. Dzisiaj mamy umowę na 995 zł za tonę. Tak? I tylko obejmującą 20% wytworzonych odpadów o frakcji energetycznej. Czyli tendencja jest taka, że będzie to nadrożała. Jeżeli mieliśmy 450, a mamy już dwukrotnie więcej, a ona jeszcze będzie wyższa i nie ma gdzie jej zawieźć, no to ten rynek zaczyna się rządzić swoimi prawami, tak? Czyli ceny są dyktowane w zasadzie no, odgórnie, tak? No, albo oddajesz po 1200, albo w ogóle. Kętrzyn. Pan burmistrz mówił o Kętrzynie, że płaci dużo, tak, ale Kętrzyn płaci dużo dlatego, że my płacimy na bramie po 470 zł, a Kętrzyn płaci 814 zł, dwa razy więcej niż my płaci Kętrzyn. Kętrzyn oddalony od Spytkowa 40 km, a my oddaleni od Spytkowa kilometrów 2 i płacimy jedynie 3 zł mniej. 3 zł mniej. 4 km. I płacimy, i oni nie są w związku, a my jesteśmy i oni płacą 4 zł więcej niż miasto, które ma związek pod nosem, które na bramie płaci dwa razy mniej, a płacimy prawie że porównywalnie tyle co Kętrzyn. Burmistrz Giżycka tłumaczył radnym, że bez podwyżek cen Spytkowo może zbankrutować. Trzeba być odpowiedzialnym, bo na drugim biegunie oczywiście jest zamknięcie zwłok Spytkowo i szukanie instalacji zastępczej, która będzie nasze odpady przyjmowała, więc wtedy na pewno nie będzie już 27 zł, tylko pewnie 30 parę. I oczywiście likwidacja zakładu, który nas kosztował jako samorządy chyba tam ponad 50 milionów złotych, z czego my wyłożyliśmy jako strona samorządowa około 20 milionów złotych. Radni dopytywali też, jaki wpływ na podwyżki mają członkowie związku. Czy i o ile mogą obniżyć opłatę na bramie? Czy my faktycznie nie mamy na to wpływu, czy mamy? Czy przez 5 lat chociaż raz padł argument taki, aby wystąpić z tego związku, albo w jakiś sposób wywalczyć tam troszeczkę większą, lepszą pozycję niż to, co zostaliśmy w 14? Co się udało tak naprawdę zmienić? Oprócz o punktach trzech, które wiemy od samego początku, że są dla nas bardzo niekorzystne, czy po 6 latach coś się udało w tej sprawie zmienić poprzez pana tam obecność i pana kompanów z GPO? Odpowiedzią niech będzie postawa Kętrzyna, który był w związku, ostentacyjnie wystąpił ze związku, a teraz do nas śle pisma, że jak najszybciej podjąć decyzję o włączeniu Kętrzyna
do związku. Burmistrz Kętrzyna mówi jednak, że przystąpienie do związku przy tych cenach w Spytkowie mija się z celem. Tym bardziej, że związek chce od nas 5 milionów złotych wpisowego. Stąd poszukiwania tańszych składowisk i pierwsze sukcesy w tym zakresie. Strażacy ochotnicy z Wilkowa, którzy na co dzień pomagają poszkodowanym, teraz sami potrzebują wsparcia. Ich 40-letnia remiza, którą nazywają swoim domem, nie gwarantuje bezpieczeństwa i potrzebuje pilnego remontu. Druhowie apelują o każdą pomoc. Zawsze pierwsi tam, gdzie coś się dzieje. Zawsze gotowi, by nieść pomoc. I zawsze już tak będą mieli, ponieważ w ich żyłach płynie strażacka krew. To trzeba mieć w sobie po prostu. Ja nie wiem, ja od dziecka marzyłem o tym, mój tato był strażakiem, moi bracia byli strażakami. Ja od dziecka gdzieś zaszczepione to zostało we mnie. Nie ma chyba większej satysfakcji dla człowieka, jak pomóc drugiemu człowiekowi. Ocalić jego życie, mienie, pomóc mu w potrzebie. Jednak tym razem to oni potrzebują wsparcia. Strażacy OSP Wilkowo pragną wyremontować 40-letnią remizę, którą nie bez powodu nazywają swoim domem. Jednostka aktualnie tworzy 30 strażaków ochotników. To jest właśnie szatnia. Chcielibyśmy normalną szatnię zrobić, żeby każdy mógł się ubrać. Tutaj się strażacy ubierają przed wyjazdem do akcji. To właśnie tu przechowują cały sprzęt i przygotowują się do akcji, a po jej zakończeniu chce się tylko stąd uciekać. Co się myśli, jak się tutaj przychodzi? No to jest tak jak widać, żal, smutek, bo przychodzimy, próbujemy pomóc ludziom, ale niestety no, warunki, jakie tu mamy, nie zawsze nam pozwalają na to, bo jeżeli przybiegamy o 2 w nocy do akcji i musimy z latarkami szukać ubrań, no to niestety tracimy na czasie i to nas boli, że ktoś potrzebuje pomocy, a my tracimy czas na szukanie ubrań i sprzętu, żeby wyjechać do akcji. Brak światła to nie jedyny problem. Budynek, w którym stacjonują ochotnicy, jest w opłakanym stanie. Sufit się wali, dookoła wilgoć i grzyb. Nie można przebrać się w komfortowych warunkach. Po akcji nie da się wysuszyć ubrań i sprzętu, które ulegają szybszemu zużyciu i nie nadają się do dalszego użytku. Jeszcze gorzej jest, gdy zawyje syrena. Wtedy w wyniku drgań kruszy się sufit. Nie ma wody, nie ma żadnej kanalizacji. Budynek się rozsypuje, tynki spadają, tak? Tam sufity też w czasie, gdy syrena zawyje, prawdopodobnie robi takie drgania, że już i sufit nam spada na podłogę. Pełny materiał wyemitujemy tuż po dzisiejszym wydaniu. A teraz czas na odrobinę sztuki. Nie od dziś wiadomo, że Kętrzyński Uniwersytet III wieku ambitnie podchodzi do swoich zajęć. Tym razem poszedł o krok dalej i przygotował adaptację słynnej polskiej opery Stanisława Moniuszki Straszny dwór. Obietnica nie próżnica. Wieszcie, kiedy mówią starzy. Cała wioska o tem gwarzy, że w dzisiejszym wrócą dniu do ojcowskiej swej siedziby. Jest tu ziarno z czarnej skiby, w stawie ryby, w lesie grzyby i owoców pełen sad. Oj, powrócą nasi młodzi, co w pogrzebnym dniu rodzica jego domek opuścili. Domek czysty, gdyby złoto, przystrojony i ogrzany. Wrócą tu stolnikowicze. Z nimi uśmiech na oblicze. A do wioski dawny ład. Thank you.
rodzic był do zów podobny w jej naturze, gdy szło mu w spak, spokojnie wznosił burzę. Wśród boju rąbał puch. Nie lękał się choć czarta i tak wychował synów dwóch. Badając postać i ruch, o trwożnej ich naturze ja coś na wstach z tyjenki słowo wróżę. Czy wniknie wieści duch? Rzecz ciekawości warta. Wiem już, wiem jak poznamy który zuch. Więc mam rywali dwóch. Lecz jeśli oba tchórze, wiem już, wiem jak ich stąd wykurzę. Gdy wniknie męski duch, uciekną stąd do czarta. Aj, tak, tak, takich zawał pójdzie w puch. W tym strasznym porze ruch, dziwaczny w swej naturze. Oj tak, bo tak, ja to coś złego. I ten myśliwy zuch zakrawa mi na czarta. Ja stąd, och ja, paniczu wyrywać duch. Ten wlazł mi jak zły duch. Już wiem. Wiem, jak wybornie się przysłuszę. Upalę cię za dwóch. Na strasz. Pełna relacja ze spektaklu już w środę o godzinie 18. Skarbnica wiedzy, nowy punkt widzenia o świecie, to z pewnością muszą być dzieci. Niebawem na antenie telewizji KTK rusza nowy program. Bohaterami pierwszego odcinka będą przedszkolaki z przedszkola Krasnal. Miałem ja miseczkę mleczka, teraz pusta jest miseczka, a jeszcze bym chciał zbycha kotek. O! To jest kot. Co to jest? Ma futerko. To zwierzęcie. Tak, to zwierzątko ma futerko. Jakie ma futerko? Milusie. Milusie. Milusie? Kotki są miłe? Tak. Zawsze? Nie zawsze. Drapią! A jeszcze są takie koty w ogóle bez futra. Bez futra są takie? No są takie tylko z ubraniem. No. A gdzie są takie koty? Mogą być łyse. Wiecie, czy kotki mogą nosić butki? Nie. No ale jak jest zima, jest zimno, no to co? To może też jakieś stroje założyć, tak się na cieplutko. Na przykład na walentynki taką sukieneczkę z serduszkami. Myszy, jak chce dostać jedzenie, to poluje na myszy i przynosi gdzieś koło drzwi. A kiedyś przyniósł ci myszkę? I to dużo razy, nie tylko myszy, szczury, kraty i ptaki. Bo moja ciocia ma takiego kota. Jakiego kota? Że się nazywa psotka, bo psoci. Kiedyś mama z tatą leżeli sobie na łóżku, a ja przyszłam, a mama się martwiła, bo on go wsadził do doniczki choinki całą twarz i pił wodę z choinki. Jak ktoś ich pogłosie, po łapie, no to mogą podlapać. Pani, ale niektóre koty nie lubią głaskać po ogonie, dlatego że mógł się odwrócić i podlapać. Moja koleżanka miała kota i jej się zgubił, bo gdzieś wyszedł. Powiedzcie, co zrobić, kiedy kotek nam się zgubi? Zadzwonić po policję, żeby poszukała go. I co będzie się działo? Będą policjanci szukać tam kotka? Tak, tak. Nie. Ale trzeba zrobić się najpierw portret na strażce. Tak. I co zrobią strażacy? Drabinę Drabinę. Wyciągną drabinę, tak? Tak. I co dalej? I uratują. I zdejmą kota z drzewa. Uratują. Premiera programu z dziećmi w roli głównej już niebawem na antenie telewizji KTK oraz w internecie. Ja za dziś dziękuję. Do zobaczenia.